Radując się, jechał dalej swoją drogą. Dzieje apostolskie 8:39. Człowiek potrzebuje wypoczynku, wytchnienia od ciągłego pośpiechu i trosk życia zawodowego. Jednak bez względu na to, dokąd zaplanujemy wyjazd na urlop, zawsze związane jest z nim niebezpieczeństwo wygórowanych oczekiwań. Kto ma nadzieję, że urlop trwale poprawi jego nastrój, a może nawet oczekuje, że zażegna on problemy w związku, w którym obecnie żyje, zwykle musi doznać rozczarowania. Plac budowy obok hotelu, brudna plaża czy niesmaczne jedzenie sprawiają, że szybko tracimy humor, a nawet jeśli nie ma już na co narzekać, również najpiękniejszy urlop nie zaspokoi najgłębszych potrzeb naszego serca. Już dawno temu nawet wielcy uczeni Seneka i Sokrates rozważali tę kwestię w słowach. Zadziwiasz się jak nad czymś niesłychanym, że ani przez twoją długą, rozwlekłą podróż, ani przez bogactwo zmiennych krajobrazów nie udało ci się zabić twego przygnębienia i odkładanego w głębi serca smutku? To twoje usposobienie jest tym, co musisz zmienić, a nie okolicę, w której się znajdujesz. Seneka, czemu tak strasznie się dziwisz, że z twoich podróży nie masz żadnego pożytku? Czy to nie ty sam jesteś tym, którego wszędzie ze sobą tarmosisz? To, co pędzi cię wciąż dalej i dalej, siedzi wprost na twoim własnym karku. Sokrates, owi myśliciele potrafili wskazać problem, ale nie rozwiązanie. Znajdujemy je jednak w historii biblijnej o eunuchu z Etiopii. On również wybrał się w podróż do Jerozolimy, aby tam odnaleźć wewnętrzny pokój. Jednak na próżno, w drodze powrotnej spotkał kogoś, kto mógł mu pomóc i wskazał na Jezusa Chrystusa, Wybawiciela. Wtedy wszystko nagle się zmieniło. Dopiero wówczas mógł, radując się, jechać swoją drogą. Dzieje apostolskie, 8 rozdział, 39 werset. Dokładnie w tym sensie. Życzymy z serca także i Tobie naprawdę udanego urlopu.